Mechanizm rozpraszania i rozdwajania ja. Każde uzależnienie, oprócz sfery emocjonalnej i myślenia, dotyka również Twojego poczucia własnej wartości, czyli to, jak oceniasz samego siebie, swoje zachowanie, czyli dotyka Twojego własnego ja. Rozdwojone ja. W uzależnieniu możemy mówić o tym, że masz właściwie dwie osoby w jednej. Ja po alkoholu i ja na trzeźwo, symbolicznie anioł i diabeł. Po alkoholu jest to ja potężne, czujesz pychę, władzę, masz poczucie siły, mocy i atrakcyjności. Po alkoholu następnego dnia na kacu czujesz się zupełnie inaczej. Niemoc, poczucie poniżenia, poczucie winy, wstydu, brak kontroli. Stan, w jakim jesteś, a więc czy po alkoholu, czy na kacu, wpływa również na twoje myślenie o samym sobie, twoją samoocenę. Ja upadłe, następnego dnia rano, najczęściej na kacu, myślisz, że jesteś nikim, do niczego, nikt i nic tobie nie jest w stanie pomóc, nie zasługujesz na to, by żyć. Znowu zawiodłem, znowu mi się nie udało, nie ma dla mnie żadnego ratunku, nigdy niczego nie osiągnę. Po alkoholu jest zupełnie inaczej. Ja potężny to ja wiem lepiej, jestem super gość, kontroluję swoje życie. Jestem mądry, nie potrzebuję żadnej pomocy i to ja decyduję, czy piję, czy nie. Niegroźne są dla mnie żadne wyzwalacze. To ja decyduję. W konsekwencji tak naprawdę masz sprzeczny obraz siebie. Ja silny i ja upadły, po alkoholu i na kacu. Swój własny obraz poprawiasz za pomocą alkoholu, a poczucie mocy płynie z kontrolowania twojego samopoczucia właśnie przez alkohol. Tym trudniej zauważasz wtedy swoje uzależnienie. To ja upadłe i mocne dotyczy nie tylko myśli, ale także emocji i zachowania. W tych dwóch odrębnych stanach. Różnią się one od siebie. Po alkoholu masz poczucie mocy, pogardy, pychy, pewności siebie, euforia i duma. To są uczucia, które ci towarzyszą. Wyższość, lekceważenie innych, łatwiej wpadasz w agresję. Na kacu następnego dnia twoje uczucia są zupełnie inne. Pojawia się poczucie upokorzenia, beznadziejności, poczucie winy, wstydu, wyrzuty sumienia, obrzydzenie, poniżenie. Gardzisz sobą, czujesz się samotny, wątpisz w swoje możliwości. Te dwa stany wpływają też na twoje zachowania. Po alkoholu łatwiej ci się wywyższać, filozofujesz, zabawiasz innych, niestety często w sposób wulgarny i żenujący. Odrzucasz pomoc innych, uważasz, że dasz sobie radę, wszystko ci się należy. Potrafisz pójść do urzędu i powiedzieć, że muszę to załatwić. Potrafisz też obiecywać, że jesteś w stanie wszystko uregulować i załatwić. I wycofujesz się. Na kacu masz myśli samobójcze, samouszkodzenia i pijesz alkohol, bo właściwie nic ci nie pomoże i tak już jesteś do niczego. Drugim elementem tego mechanizmu jest ja rozproszone. Jesteśmy ludźmi, każdy z nas ma swoje granice, swoje możliwości. Po alkoholu tracisz kontrolę nad tym, co robisz, naruszasz granice swoje i innych ludzi. Masz poczucie rozpływania się. Po alkoholu masz odmienny stan świadomości, właściwie lewitujesz. Tracisz kontrolę i podejmujesz działania ryzykowne, których nie podjąłbyś nigdy na trzeźwo. Przykładem może być naruszanie granicy swojego dziecka. Na trzeźwo nie zabrałbyś mu nigdy pieniędzy. Na głodzie potrafisz rozbić mu skarbonkę i po pijanemu potrafisz też zaatakować policjanta, łamać prawo. To są rozproszone granice ja. Trzecim elementem tego mechanizmu jest wydrążone ja. Przypomnij sobie basen i tak zwaną sztuczną falę. Kiedy jest fala, w środku jest najmniej wody, a najwięcej jest jej na samych brzegach. Kiedy jesteś w odrębnych stanach świadomości pomiędzy ja upadłym a ja silnym, kiedy masz sprzeczne uczucia, emocje i zachowania, w środku bardzo często zostaje pustka. Ciężko jest tobie powiedzieć, kim i jaki jesteś. Nie masz kontaktu z sobą i spójnej samooceny. Trudno ci odpowiedzieć na pytanie, kim jestem, jakie są moje wartości, w czym jestem dobry, gdzie zmierzam, jakie są moje cele i w ogóle, jaki jestem. Jest to pewien rodzaj ucieczki od odpowiedzialności, który występuje nie tylko u osób uzależnionych. Często objawia się to w ostatnim stadium w postaci tak zwanego się. Poszło, się napiło, tak wyszło. Czyli uciekamy od odpowiedzialności. Tak samo politycy. Została podjęta decyzja, kiedy jest coś złego. To ja podpisałem ustawę, kiedy jest coś dobrego. Włącza się do tego też poczucie braku sensu życia, brak wartości i pustka.
To są trzy elementy mechanizmu rozpraszania i rozdwajania. Pierwszy element to ja silne i ja upadłe, rozdwojone ja. Drugi element to utrata kontroli, naruszenie granic, odloty, czyli rozproszone ja. I wydrążone ja, obniżona samoocena, brak celów, brak wartości. Thank you.